Przechodzimy w takim razie do kolejnego bloku, bardzo istotnego, mianowicie do podatków. Chyba najbardziej skomplikowana kwestia w naszej dyskusji, ale też no, chyba najistotniejsza, bo dotyczy tak naprawdę nas wszystkich w tej czy w innej formie. Pod koniec zeszłego roku Mateusz Szczurek przejął po Jacku Rostowskim tekę ministra finansów, no i wtedy zaskoczył wszystkich obietnicą prac nad nową ordynacją podatkową, tak zwanym kodeksem podatnika, który miał być znacznie bardziej przyjazny podatnikowi, no ale szybko okazało się, że to nie jest takie proste. I podczas forum ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się niedawno, minister Szczurek zapowiedział dziennikarzom, że nowy kodeks podatkowy będzie gotowy, natomiast będzie gotowy w połowie następnej kadencji Sejmu. Łatwo sobie wyliczyć, że jest to rok mniej więcej, no 2017, tak? Więc jeszcze troszeczkę czasu nam zostało. Jednocześnie z wielu stron słychać głosy, że system podatkowy w Polsce wymaga reformy i to wymaga reformy bardzo głębokiej. Na przykład zaprezentowany w marcu 2014 roku raport OECD, zaprezentowany przez sekretarza generalnego tej organizacji, pana Angela Gurię. Raport dotyczący konkurencyjności polskiej gospodarki bardzo wyraźnie wskazywał, że ogromnym problemem jest właśnie skomplikowanie naszego systemu podatkowego, niejasność i mnogość tych przepisów, które są bardzo często sprzeczne wewnętrznie, sprzeczne z polskim prawem, czasami nawet z konstytucją. Również prezydent Bronisław Komorowski wypowiedział się na temat podatków ustami jednego ze swoich sekretarzy stanu, pana Olgierda Dziekońskiego, który powiedział, że bardzo ważna jest kwestia usprawnienia funkcjonowania rynku związanego z systemem podatkowym, czyli ordynacji podatkowej. Ta kwestia była i będzie mocno podnoszona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w wielu jego rekomendacjach dotyczących zmiany dla Polski, a w szczególności dla małych i średnich firm. Jakie kwestie związane z tymi podatkami są chyba tak naprawdę najistotniejsze i można by najszybciej jak gdyby potraktować jako takie priorytety? Już to było podnoszone zresztą od dłuższego czasu. No przede wszystkim odmrożenie skali podatkowej. W Polsce od dawna mówi się o tym, że powinniśmy zwiększyć kwotę wolną od podatku. Jest ona w tym momencie bardzo niska. Niestety już słyszeliśmy, że ta skala podatkowa nie zmieni się aż do 2017 roku. Druga taka bardzo ważna kwestia to jest obniżka VAT-u. Nie wiem, czy wiecie, ale na czas kryzysu VAT zwiększono z 22% do 23%. Jednak miało to być rozwiązanie przejściowe, tylko na 3 lata. Miał wrócić do starego poziomu 22% na początku 2014 roku, jednak tak się nie stało i wyższy VAT ma nam towarzyszyć przez kolejne 3 lata. Na czym budżet państwa zyskuje rocznie od 5 do 6 miliardów złotych, co jest zapewne nie bez znaczenia dla tej niechęci do zmniejszenia jego stawki. To są takie dwie kwestie, które rzucam na początek. Zaraz rozwiniemy inne aspekty, ale chciałam was zapytać właśnie o tą kwotę wolną od podatku. Czy waszym zdaniem, bo to jest tak naprawdę coś, co może pomóc młodym ludziom, mi się wydaje, którzy bardzo często są tą grupą, która ma niskie dochody i mogłoby ich to w bezpośredni sposób dotyczyć. Czy jesteście za tym, żeby ta kwota wolna od podatku była w naszym państwie większa, tak jak na przykład jest w Wielkiej Brytanii, gdzie jest ona kilkakrotnie wyższa niż w Polsce? Jestem za podniesieniem kwoty wolnej od podatku, jednoczesnym też zwiększeniem podatku dochodowego każdego stopnia i progresji pierwszego i drugiego stopnia. Uważam, że to mogłoby w jakimś stopniu pomóc. Natomiast ta kwota wolna od podatku musiałaby być podwyższona w znacznym stopniu. Ona jest radykalnie niska w tym momencie. Pytanie jest zasadnicze, czy mamy płacić wszyscy z grubsza równe podatki, tak jak w tej chwili, bo w tej chwili z grubsza wszyscy płacimy jednakowe podatki, bo co prawda jest skala podatkowa dwa stopnie skali podatkowej są, natomiast tą pierwszą podstawową stawkę podatkową płaci ponad 97% podatników, a więc raptem 2,5-3% podatników płaci podatek według drugiej skali podatkowej. Więc w zasadzie pytanie jest takie, czy powinniśmy z podatkami iść
kierunku podatku liniowego, czy tak jak pan sugeruje, w kierunku progresywnego, to znaczy im kto bogatszy, tym powinien płacić procentowo, nie tylko kwotowo, bo jeżeli ktoś ma wyższe dochody, to w sposób oczywisty płaci wyższy podatek, tylko czy powinien płacić według wyższej skali. I drugie, to co Daria mówiła, to też w zasadzie można by jeszcze bardziej rozszerzyć, jeżeli chodzi o VAT. Czy powinny być dwie stawki VAT-owskie, niska na żywność i inne artykuły tak zwanej pierwszej potrzeby i ta wysoka 23%, czy raczej należy gdzieś tam około 20% poszukać jakiejś wspólnej stawki VAT-owskiej i czy tym samym podwyższyć cenę artykułów żywnościowych i tych innych artykułów pierwszej potrzeby? Dokładnie, tutaj rodzi się też bardzo istotne pytanie o tą sprawiedliwość społeczną, bo chyba tak naprawdę tego dotyczą te rozważania, czy podatek progresywny, czy podatek liniowy. Wczoraj Gazeta Wyborcza opublikowała taki bardzo ciekawy artykuł: Polska równiejsza, ale nasze podatki uderzają w ubogich. Wiąże się on z publikacją raportu Fundacji Bertelsmana, który badał po prostu poziom sprawiedliwości społecznej w krajach Unii Europejskiej. I z tego raportu wynika, że tak naprawdę podatki w naszym kraju nie są jakieś szczególnie wysokie na tle Europy. To nie jest to problemem. Natomiast co jest tak naprawdę głównym problemem? Ponieważ polski system podatkowy jest mniej sprawiedliwy niż w innych krajach Europy. Mamy niską kwotę wolną od podatku oraz niską górną stawkę podatkową, co oznacza, że najbogatsze osoby w naszym kraju płacą bardzo niewielki podatek. A jednocześnie, jako że mamy niską kwotę wolną od podatku, to najbiedniejsze osoby płacą całkiem sporą kwotę swoich dochodów fiskusowi. Także ci biedni płacą sporo, ci bogaci płacą dosyć mało, co powoduje, że praktycznie mamy podatek liniowy przy dużym obciążeniu osób ubogich, mówi Ignacy Morawski, główny ekonomista BizBanku. Chciałam was zapytać, jak się do tego odniesiecie. Czy w waszym odczuciu rzeczywiście głównym problemem właśnie tych podatków jest ta niesprawiedliwość społeczna i czy w tym kierunku powinniśmy iść, zmieniając w ogóle system podatkowy w Polsce, żeby dążyć do większej sprawiedliwości? No a jeśli tak, to jak to osiągnąć? Większa progresja? Moim zdaniem nie powinniśmy wprowadzać podatku progresywnego, powinniśmy go znieść, ponieważ nie możemy karać ludzi bardziej zaradnych, którzy mają płacić tyle, ile ci mniej zaradni. I tu nie chodzi o sprawiedliwość społeczną, bądź jej brak. Ja się zgodzę z kolegą, który właśnie powiedział, że nie możemy karać ludzi bardziej zaradnych, tych, którym się powiodło, ale nie powiodło im się dlatego, że coś im spadło z nieba, tylko dlatego, że w swoją pracę włożyli więcej zainteresowania, siły i pracy właśnie, bo to na pracy wszystko stoi. I oczywiście, tak jak tutaj Daria powiedziała, powinniśmy być może zastanowić się nad zwiększeniem wolnej kwoty od podatku przy jednoczesnym dążeniu do podatku liniowego, ponieważ podatek liniowy według mnie to jedyny taki, który zapewnia właśnie tą sprawiedliwość społeczną, o której tutaj mówimy. Według mnie też podatek liniowy w Polsce powinien być niższy niż najniższy próg dzisiaj. I tymże sposobem zachęcimy być może osoby, które dzisiaj się nie rozliczają w ogóle, tak? Mamy dzisiaj też dosyć sporą szarą strefę, ona oczywiście maleje, ale nadal istnieje i być może jest to też sposób do zachęcenia tych osób, które się nie rozliczają, żeby się rozliczały. Tutaj ten argument, że to uderzy w najbiedniejszych, też w jakiś sposób mnie nie przekonuje, no bo w jaki sposób miałby niby uderzyć, skoro moglibyśmy zaproponować podatek niższy niż najniższy dziś. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Już daję głos, tylko chciałam właśnie się odnieść do tego argumentu o karaniu osób najbogatszych. Pojawia się taki, tak powiem, kontrargument do tej tezy, że mówienie o karaniu najbogatszych to jest tak, jakby powiedzieć, że przymusowe OC to kara za jazdę samochodem. Jakoś kraje z podatkiem progresywnym, jak choćby Niemcy, Szwecja, Norwegia, funkcjonują bardzo dobrze. Analizując dane z bardzo wielu krajów, pan Ignacy Morawski, główny ekonomista BizBanku, nie znajduje żadnego dowodu na to, że wysokość podatków ma wpływ na tempo rozwoju danego kraju. Zauważyłem być może taki kompromis pomiędzy tym, żeby zwiększyć kwotę wolną od podatku, utrzymać przy tym podatek liniowy, ale żeby ten podatek liniowy był na tyle dużym poziomie, żeby ten system był się w stanie w jakimś stopniu utrzymać. Chciałbym jakby osadzić to w odpowiednim kontekście. Przychody z podatku dochodowego są
bardzo znikome w porównaniu do przychodów z VAT-u i akcyzy. I naprawdę mówienie o tym, czy progresja to jest jakaś sprawiedliwość społeczna, czy nie, no trochę nie ma znaczenia tak naprawdę. W porównaniu z innymi krajami europejskimi nasz fiskus łagodnie traktuje najbogatszych. Osoba zarabiająca 167% przeciętnego wynagrodzenia płaci 36% podatku. W krajach OECD 40%, w Czechach 45%, a w Belgii 61%. Samotna matka dwójki dzieci w Polsce płaci 30% podatku. Czeski fiskus pobrałby od niej tylko 14%. Także chciałam właśnie was zapytać w kontekście tych danych, jak rozwiązać te problemy? Czy rzeczywiście ten podatek liniowy plus ta wyższa kwota wolna od podatku jest w stanie to rozwiązać? Czy mamy bardziej iść w stronę wyższego opodatkowania tych najlepiej zarabiających? Czy to jest może dobra droga? Może oni aż tak bardzo nie odczują tego, jeżeli troszeczkę więcej im się zabierze? A jeżeli te osoby najbiedniejsze będą miały tą wyższą kwotę wolną od podatku, bardzo by im to pomogło, albo może zmniejszyć po prostu tą najniższą stawkę podatkową. No jak uważacie, które rozwiązanie tak naprawdę byłoby tutaj najlepsze i najbardziej sprawiedliwe, żeby ta przysłowiowa samotna matka dwójki dzieci nie musiała może płacić tych 30%? Ja chciałem zauważyć, że człowiek, który zarabia bardzo dużo pieniędzy, raczej nie korzysta z usług państwa, czy to chodzi o publiczne szpitale, czy chodzi o publiczne szkoły, chociaż ze szkołami akurat bywa różnie. Po prostu samotna matka wychowująca trójkę dzieci, jak tutaj zostało wspomniane, ona korzysta z dużo większej ilości różnych pomocy socjalnych i w związku z tym też mówienie, że osoba zarabiająca dużo płaci małe podatki, no to jest trochę kłamstwo, bo ona płaci, oddaje państwu dużo większe pieniądze, dużo mniej otrzymując w zamian. Dziękuję. O, korzysta z infrastruktury chociażby, no to chyba, a jeszcze przedsiębiorstwa też mogą korzystać między innymi i wzbogacać się właśnie na infrastrukturze, też dzięki drogom państwowym, więc to nie jest do końca prawda. Jeśli w Polsce na przykład ktoś prowadzi sklep i zarabia 3000 zł, musi zapłacić blisko 1000 zł składek na emeryturę i ubezpieczenie zdrowotne. Taką samą składkę może też zapłacić przedsiębiorca, który ma 100 tysięcy złotych zysku. Jak rozwiązać taki problem? W jaki sposób tworzyć zachęty podatkowe też dla przedsiębiorczości, która jest bardzo istotnym aspektem działalności w Polsce? Mamy ogromny odsetek małych i średnich firm. Jak stworzyć zachęty dla tych przedsiębiorców, którzy właśnie zarabiają te przysłowiowe 3000 zł, żeby nie byli aż tak pokrzywdzeni, żeby aż tak wielki procent ich dochodu nie był zabierany w stosunku do tych wielkich przedsiębiorców, którzy właśnie zarabiają te 100 tysięcy złotych. Czy ta dysproporcja powinna, musi być tak duża? Na to jest tylko jedno rozwiązanie, na przykład nie wprowadzenie podatku audiowizualnego, a jest taki pomysł w Sejmie z tego, co mi wiadomo, i zmniejszenie podatków, które mamy dzisiaj, bądź ich zniesienie. Dziękuję. Znaczy ja tak z głosem bardzo ogólnym, ale nie chciałbym bardzo, żebyśmy znowu odlatywali trochę i mówili, że jak prawda obniżymy podatki, to nagle świat się stanie prosty i tak dalej. Ja też bym bardzo chciał, żebyśmy mogli, że liniowe na poziomie 9% wprowadzili i żyli długo i szczęśliwie. Ale to jest raczej kategoria pobożnego życzenia, bo za tym, w tym momencie oczywiście, powinniśmy, jeżeli w ogóle wybierzemy taki kierunek podatku liniowego, to obok bardzo ładnych życzeń, żeby ten liniowy był jak najniższy, powinniśmy mieć drogę, opracowywać od razu mapę drogową, jak do tego doprowadzić. Bo jeżeli poobniżamy nagle wszystkie podatki, to mamy katastrofę budżetową wtedy. Niestety, no, życie nie jest takie proste. A co do tego, tych zachęt podatkowych, z tego co mi wiadomo, w Polsce podatki, chociażby nawet CIT, nie są dla przedsiębiorców jakoś szczególnie duże na tle Unii Europejskiej. Więc nie wiem, czy to jest przestrzeń, gdzie tutaj mamy jakieś wielkie pole do nadrobienia. Ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę na taką jedną rzecz, że dostosowywanie całego systemu podatkowego do tej przysłowiowej samotnej matki jest sytuacją, w której my tworzymy bardzo chory system, który jest zupełnie nieprzystosowany do realiów.
takie przypadki jak ta samotna matka z dwójką dzieci we wszystkich systemach podatkowych w Europie są kwestią oddzielną i taka matka otrzymuje ulgi podatkowe, ma specjalny wykaz świadczeń, które są specjalnie przeznaczone dla niej i dla jej sytuacji życiowej. Jeśli my zrównamy sytuację przedsiębiorcy, sytuację pracownika na umowie śmieciowej i sytuację samotnej matki z dwójką dzieci, no to nie ma możliwości, żeby nie wyszedł nam tutaj jakiś zupełny absurd. Chciałam jeszcze podsumowując powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy no, właściwie najważniejszej instytucji, która może to chyba najlepiej ocenić, a mianowicie Najwyższej Izby Kontroli, która w lipcu opublikowała taki raport dotyczący funkcjonowania wybranych urzędów i izb skarbowych oraz przestrzegania przez nie prawa podatkowego. Zawiera on dwie zasadnicze konkluzje. Prawo podatkowe w większości przypadków jest przestrzegane, mimo iż przepisy z jego zakresu są nadal w znacznym stopniu nieprzejrzyste i bardzo trudne do zinterpretowania. Zasadniczo wniosek jest taki, że funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce powinno być w jak najkrótszym czasie zreformowane. Polscy podatnicy cierpią głównie za sprawą niskiej jakości decyzji organów podatkowych. Rośnie liczba odwołań podatników od urzędniczych orzeczeń wydanych w pierwszej instancji. W ponad połowie przypadków zbadanych urzędy przekroczyły ustawowy limit czasu trwania postępowań odwoławczych. Zasadniczo NIK stwierdza, że polskie prawo podatkowe jest niejasne oraz w znaczącej liczbie przypadków niezgodne z przepisami unijnymi oraz konstytucją RP. I fakt ten został uznany przez kontrolerów za główną przyczynę tak słabej jakości decyzji organów podatkowych. Więc pojawia się pytanie, które zadaje sobie też Ministerstwo Finansów, przygotowując na 2017 rok tą swoją szumną zmianę ordynacji podatkowej. Jak mówi wprost resort finansów, cały proces kodyfikacyjny, wszystkie te zmiany mogą potrwać około 4-5 lat, zważywszy, że ordynacja podatkowa jest dziś szóstym co do wielkości aktem prawnym i najobszerniejszą ustawą nie będącą kodeksem, więc naprawdę kompleksowe zmiany wymagają czasu, wymagają zebrania naprawdę najlepszych ekspertów, reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów. My nie jesteśmy ekspertami, ale możemy poddać pod dyskusję parę pomysłów dosyć konkretnych. Jak się mówi, takie najbardziej podstawowe kwestie, tak? Uproszczenie systemu podatkowego, likwidowanie przywilejów socjalnych, różnych wpływowych grup interesu. To też chciałam właśnie zapytać, co o tym myślicie, o likwidowaniu przywilejów socjalnych. Znaczące podniesienie kwoty wolnej od podatku, co da większy dochód netto osób uboższych. Lub też wprowadzenie dotacji do składek ubezpieczeniowych dla tych osób uboższych, płaconych przez pracodawców. Ulgi na dzieci, niedawno też zaprezentowane przez premiera Tuska. Podniesienie podatków dochodowych dla osób zamożniejszych lub też podniesienie efektywnego podatku VAT. Polegałoby to na wprowadzeniu jednej stawki, na przykład 20% i zlikwidowaniu preferencji, na przykład 8% podatku na książki. Co myślicie o tych propozycjach? No szczególnie chciałam zapytać na przykład o te kwestie ulg socjalnych. Czy myślicie, że rzeczywiście należy najróżniejsze ulgi likwidować i do tego powinniśmy dążyć w naszym systemie podatkowym? Czy to by spowodowało większą sprawiedliwość? To też tak się, można to odczytywać paradoksalnie, że być może wszyscy powinni być traktowani równo. Też przesadzanie z tą sprawiedliwością jest zbędne i myślę, że kwestia ulg jak najbardziej, ale też nie do przesady. Uważam, że jeżeli mamy cały system dostosowywać tak do, tak jak tutaj kolega powiedział, do konkretnego przypadku, no jest to jak najbardziej błędne w demokracji, tym bardziej. Więc jeżeli jest tu przypadek jakiś skrajny, któremu kompletnie taki nasz system nie odpowiada, powinno się mu takiemu przypadkowi stworzyć odpowiednie warunki, żeby mógł funkcjonować. Dziękuję. Okej, ja bym chciał to pytanie połączyć z pytaniem, które padło wcześniej. Co w ordynacji podatkowej zachęci przedsiębiorców do większej przedsiębiorczości, w ogóle większej aktywności? Otóż właśnie prostota. I najważniejsze w tym momencie wydaje się być uproszczenie VAT-u, który jest koszmarnie wprost skomplikowany. I jednocześnie co do prostoty, no to nie da się uniknąć tematu ulg właśnie wspomnianego, które też komplikują system podatkowy. No po prostu wycinając te ulgi i po prostu dostosowując ogólny poziom podatku, otrzymamy prostszy system. Dziękuję.
Ja chciałbym tutaj się odnieść do tego, że system podatkowy, ordynacja podatkowa nie jest elementem wyrwanym z całości państwa. Nie możemy tego traktować jako czegoś zupełnie oddzielnego i rozważać tego w oderwaniu od tego, jakie mamy dążenia jako społeczeństwo polskie. Jeśli w naszych dążeniach chcemy na przykład postawić na to, żeby poprawić demografię, żeby uderzać w sprawy prorodzinności, nie możemy wykreślić z ordynacji podatkowej ulg dla rodzin wielodzietnych, dla samotnych matek, dla ludzi, którzy wychowują dzieci, bo to po prostu bezpośrednio wpływa na to, jak funkcjonują inne elementy naszego państwa. My musimy się po pierwsze zastanowić, w którym kierunku chcemy zmierzać, a potem dostosowywać ten system w taki sposób, żeby on to nasze państwo w tym kierunku właśnie prowadził. Chciałam was w takim razie zapytać, ponieważ wywołałam, że tak powiem, na początku dwie takie podstawowe kwestie dotyczące podatków. Pierwsza to była ta kwota wolna od podatku. Bardzo różne głosy padły. Tak, ale wydaje mi się, że chyba większość z nas doszła do tego, że należy ją podnieść. Więc chciałam jeszcze przeprowadzić oficjalne głosowanie w tej sprawie. Także bardzo proszę o podniesienie rąk przez wszystkie osoby, które twierdzą, że należy podnieść kwotę wolną od podatku w Polsce. O, chyba z 15 osób naliczyłam. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwko? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę, no dosyć jednogłośnie. Jednogłośnie podnosimy kwotę wolną od podatku. W takim razie chciałam was jeszcze zapytać o drugą kwestię VAT. Co zrobić z VAT-em? Czy VAT powinien wrócić waszym zdaniem do stawki 22% zamiast obecnej 23%, czy pozostajemy przy stawce 23%, dzięki której budżet państwa zyskuje 5 do 6 miliardów złotych rocznie? Czy jesteśmy za obniżeniem podatku VAT do 22%? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Raz, dwa, trzy głosy widzę, tak? Widziałam trzy. Kto jest przeciwko podniesieniu, obniżeniu? Kto jest przeciwko obniżeniu podatku VAT? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dwie osoby. Kto się wstrzymał? Większość sali. Także tutaj widzę, że nie mamy zdecydowanie jednomyślności.